Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi na czytaniu tygodniowym. Witajcie, zobaczmy co tu w tym czasie dla wag. O, zobaczcie jak szybko mamy asa mieczy i ta tęcza tu przepiękna, która pada, na pewno daje nam tutaj pozytywne sygnały, że coś tu się będzie fajnie układało, coś tu będzie szło ku lepszemu. Aha, widać tutaj, tak czuję, że to razem wypadło. Widać tutaj jakąś ciężką relację, która, bardzo przykra, toksyczna, dużo tu złych rzeczy się dzieje. Wręcz masz taki opór przed tą relacją. Może chcesz to odepchnąć, chcesz to od siebie odrzucić. Tak, czuję, że tutaj ktoś nie uszanowuje twoich uczuć, twoich emocji, twoich potrzeb. Jest tylko jednostronne daj mi, bo mi się należy, prawda? Może to być oczywiście relacja romantyczna, nie musi być. Może to być relacja rodzinna, koleżeńska, znajomość. Wszystko jedno, prywatne sprawy, prawda? Dobra, zobaczmy. O, wow. Okej, tu mamy radę do obszarów i teraz mamy tak. 6 buław, mamy 9 pentakli. Ciekawe, 69 nam się pokazuje. I mamy świat na końcu. Okej. Dopytajmy w takim razie runę dla wagi. Runa. Runa Algis. Masz ochronę w tym czasie. Masz ochronę, masz moc. Jakby masz zielone światło, żeby prowadzić do jakiegoś odrodzenia, ozdrowienia, bo to też jest jak taka uzdrawiająca ręka, prawda? Uzdrawiająca dłoń. Jest to ogólnie dobrobyt, czyli dobrobyt to jest to, co się dobrze dzieje i postrzegamy to jako pozytywnie. Tak tu czuję, że możesz w sprawach prywatnych uzyskać coś, czego pragniesz, co ci pomoże na pewno uwolnić się od tego czegoś, co ciebie tu dręczy bardzo. Zobaczcie, 2 pentakle i as mieczy. Oj, zobaczcie, ewidentnie. To są jakieś saturnowe sprawy, mogą być jakieś ciężkie, karmiczne rzeczy jeszcze, które tu się pokazują. To są rzeczy związane między tobą a autorytetem jakimś. Mogą być rodzice, mogą być jacyś starsi ludzie jak najbardziej. Gdzieś tu poczułam też te zasady religijne gdzieś i te tradycje takie ciężkie, które ty chcesz odrzucić już, a ktoś ci tutaj to wmawia, prawda? Wmawia ci taką potrzebę. As kielichów i 2 miecze, dobra, 6 buław. O, i znowu nam się pokazuje, kochani, szansa na uwolnienie w wielu płaszczyznach, nawet tutaj finansowe. O, zobaczcie, wow, ale fajnie. Co tu nam się jeszcze pokazało? 2 buławy do karty świat i tu nam się ten świat drugi raz pokazuje, czyli ewidentnie to nam tu poleciało, więc nie wiem, gdzie to tu zmieścić, no tu dam, bo czuję, że to jest takie potwierdzenie na te słowa, które powiedziałam. Masz możliwość tu się uwolnić od czegoś, co jest dla ciebie ciężkie, co jest dla ciebie, co już nie jest twoje, po prostu to jest czyjeś, to nie jest absolutnie twoje. Zobaczcie, to jest bolesne dla ciebie, krzywdzące, to jest czymś, co chcesz wyprzeć ze swojego życia. Jest tutaj, oj, zobacz, to co powiedziałam, masz ochronę z wszelkich możliwych stron. To jest coś, co, no właśnie, co wymaga takiego delikatnego działania, żeby sobie z tym poradzić. I ja czuję, że ty długo już wokół tego czegoś chodzisz na paznokciach dosłownie, na paluszkach. Może to być ktoś, kto jest taki, ojejku, nie jak to powiedzieć. No wiecie, o co chodzi, że czasem człowiek choćby co nie zrobił, to ktoś tutaj, prawda, i tak niezadowolony, i tak naburmuszony, prawda, i tak, wiecie, o co chodzi, prawda, więc tutaj ja czuję, że następuje to uwolnienie od tego, co jest takim bólem w sercu dla ciebie. Pragniesz tego, szukasz tych możliwości. W tym czasie mogą się pokazać te możliwości, tylko pamiętaj, żeby
nie blokować uczuć, emocji, żeby nie wypierać tych uczuć, emocji, musisz się tutaj tym serduszkiem swoim kierować, czyli to cię ma prowadzić, twoje serce, twoje uczucia, twoje emocje, twoja intuicja, to cię ma prowadzić. Dobra, zobaczmy sobie sprawy biznesowe, dobra rada od mądrej osoby tu w tym czasie. Ja czuję, że będzie bardzo pomocna dla ciebie i otwórz się jakby na przyjęcie mądrej rady, szczególnie jeżeli będziesz mieć decyzję do wyboru albo inaczej, decyzję do podjęcia, wybór do dokonania, to chciałam powiedzieć tak. Bo ja tu czuję, że gdzieś będziesz potrzebować ukierunkowania, podpowiedzi, rady, może takiej profesjonalnej dorady. Dobra, idziemy dalej. O, zobaczcie, nowe kreatywne pomysły, nowe przygody, świeży start. Czyli ktoś tutaj chce zamknąć coś za sobą i iść w nowe. Możliwe, że zakończasz jakąś pracę gdzieś i chcesz rozpocząć inną, nową. Możliwe, że szukasz dla siebie innych, nowych możliwości. Możliwe, że masz działalność gospodarczą. To czuję dziwne różne rzeczy. Może masz tą działalność z kimś i teraz z tym kimś chcesz się rozstać. W związku z tym też tą działalność trzeba jakby przemianować. Nie wiem, jak to się nazywa, żeby chcesz jakby stanąć na nogi tu, żeby samemu tym jakby zawiadywać, a nie żeby ktoś ci tu przez ramię patrzył cały czas. Jakaś krótka podróż przed tobą w tym czasie, możliwe też, że służbowa, możliwe, że w tej sprawie właśnie uwolnienia się od tego, możliwe, że gdzieś będziesz jechać, żeby coś załatwić, żeby skądś się uwolnić. Tutaj jeszcze jedna energia nam wypadła w rodzinie, tu się coś dzieje, zobaczcie, jak dużo kart dzisiaj. Jakieś nieprzyjemne sprawy wychodzą i będzie brak zgody. No może tutaj dojść, ja czuję, do jakiejś wymiany zdań, podczas gdy, i to od osoby, która, inaczej powiem, ktoś tutaj powie coś, co nie będzie postrzegane przez innych jako coś przyjemnego, natomiast z drugiej strony jeszcze patrząc, ten ktoś nigdy się w ten sposób nie odzywa, nagle się odezwie i wszyscy wielkie oczy robią. Tak, uwolnienie, ewidentnie, słuchajcie, uwolnienie w tym czasie. Król Buław pokazuje co? Miej odwagę. Miej odwagę, doprowadź to do końca. Powiedz, co masz powiedzieć, zrób, co czujesz w sobie, że masz zrobić, pozwól sobie na to, uwolnienie tutaj, bo ja czuję, że tu jest jakieś uwolnienie, kochani. Albo ktoś pracę ma beznadziejną i będzie chcieć się od tego uwolnić. Ja tu czuję, że ktoś ma taką pracę, gdzie dużo robi fantastycznych rzeczy, natomiast ktoś zabiera jakby te wszystkie nagrody, które ty tutaj masz za to jakby otrzymać, czy pochlebstwa, czy jakkolwiek komplementy. Ktoś jakby bierze twoje zasługi na siebie i mówi, że ty tam może gdzieś coś, ale nie mówi w pełni, co ty tak naprawdę tutaj robisz, jak dużo wokół tego robisz. Czyli ktoś jakby zabiera twoje zasługi. Ktoś podbiera ci sukcesy, podbiera ci zwycięstwa, może w oczach czyichś, może jeżeli pracujesz w miejscu hierarchicznym, gdzie jest dużo tych poziomów, to ewidentnie ktoś przekazuje na twój temat niewłaściwe fakty, nieprawdziwe informacje, umniejszając ilość twoich zasług i ten ktoś bierze te zasługi dla siebie. Bardzo to tutaj czuję. Może to być oczywiście korporacja, bo diabeł nam występuje dwa razy, więc widać, że dużo tutaj jest osób, które pracują w firmach dużych, korporacjach, może w firmach rodzinnych, takich, gdzie dużo takich różnych połączeń jest, powiązań, ale też jakichś dziwnych, specyficznych kwestii. Dobra, idziemy dalej. Cały czas, słuchajcie, czuję i słyszę, uwolnij się od tego, uwolnij się od tego, uwolnij się od tego. To już czas.
Masz siłę, masz tę moc, pozwól sobie na to. O, wow. Zobaczcie, pozwólcie sobie też na odpoczynek i na to, by... No właśnie, nowa miłość. I to dla różnych osób będzie różne mieć znaczenie. Dla tych osób, które tkwią w toksycznych relacjach, to jest, zobacz, pokazują ci tu przewodnicy duchowi wyższej jaźni, że masz możliwość poznać, spotkać kogoś zupełnie nowego, wyjątkowego, kogoś, kto pokaże ci życie zupełnie z innej strony i będziesz mieć poczucie, jakbyś cały czas była czy był z tym kimś na tym miodowym takim, prawda, jak to się mówi, miesiącu, tak, na ciągle jakby raj, prawda? Może chodzić o przyjaźń, także może chodzić o romantyczne rzeczy. Ja tu czuję, że ktoś ci tu przywraca w tym czasie wiarę w człowieka i ty zaczynasz mieć nadzieję na to, żeby faktycznie było lepiej. Oczywiście są tutaj osoby, które mają szansę poznać nową osobę. Oczywiście są tu osoby, które poznają w tym czasie nową osobę. Wiadomo, czytanie ogólne, bierzmy co rezonuje, prawda? Przeróżne tutaj czuję informacje i sytuacje też życiowe. Jeżeli ktoś z was by chciał indywidualne czytanie, zapraszam jak zawsze na sesję indywidualną. Natomiast tutaj słuchajcie, co jest ważne, ten pomysł i to otwarcie się na to, że może być inaczej, że można się uwolnić, że można to pokierować zupełnie inną ścieżką, innymi torami. To jest ważne, otworzyć się, po prostu się na to otworzyć. Tak, jeżeli tu są jakieś relacje, gdzie jest właśnie źle w tym momencie, powiedziałabym nawet bardzo źle, ale jednocześnie jest miłość, jest potrzeba bycia razem i nie chcecie tego zakończać, bardziej chcecie zakończyć ten okres czasu i wejść w nową fazę jakby swoją, gdzie jest dużo więcej przestrzeni, którą sobie dajecie, gdzie jest rozmowa, gdzie jest wzajemność, to tutaj jak najbardziej jest taka możliwość, żeby zakończyć to stare i otworzyć się na siebie nawzajem ponownie, ponownie się zacząć poznawać, ponownie budować tą relację, ale najpierw to wszystko musi zostać wyjaśnione, poukładane, zakończone i dopiero później jakby wchodzicie ponownie w to, prawda? Dobra. Zobaczmy prawdę ukrytą. Ktoś tutaj mówi, że chciałby się ponownie tak poczuć. No właśnie, pytanie jak, prawda? I kto to mówi? Kolejna energia, informacja. Ktoś mówi, że życie tej osoby nie jest tak poukładane, jak mogłoby się wydawać. I ktoś mówi, że jest wdzięczny za tą duchową lekcję, która się tutaj pojawiła, pojawia. Oj tak, kochani, czytanie, które pokazuje nam ewidentnie potężną możliwość zmiany, uwolnienia się z obszaru, który jest ciężki, który ugniata, który przeszkadza, który jest niesprawiedliwy na przykład bardzo, ale to działanie trzeba wykonać samemu, trzeba się odważyć, trzeba stanąć murem za czymś czy za kimś, może za sobą, trzeba z odwagą iść, porozmawiać, wyjaśnić, powiedzieć. To jest, słuchajcie, to jest ten czas. Ważne decyzje też tutaj do podjęcia, gdzie warto rozważyć wszystkie za i przeciw, bardzo dokładnie się zastanowić, gdzie mnie serce ciągnie, gdzie ja pragnę iść, w którą stronę. Także jak najbardziej tutaj czuję takie energie też. Tak. Oczywiście ktoś nowy może się pojawić w twoim życiu i na swój sposób cię zbuntować też do tego, żeby się ruszyć, bo król buław jest takim buntownikiem właśnie. I jak on wchodzi gdzieś i widzi, że gdzieś jest jakiś kwas, to on mówi, to po co tu siedzisz, to chodź ze mną, idziemy dalej, tutaj idziemy co innego robić, co ty tutaj w ogóle przeżywasz, takie rzeczy, chodź stąd, prawda? I ja tu czuję, że może być tu coś takiego, że ktoś zjawia się w twoim życiu jak ten anioł dosłownie, który cię wyrywa skądś, i jak już cię stamtąd wyciągnie, to ty już wtedy wiesz, że jest to możliwe, żeby faktycznie na stałe się od tego czegoś uwolnić. Zaczynasz to czuć, bo to po prostu wystarczy poczuć, prawda? I wow, zobaczcie, ślimaczek, niemożliwe, to słowo istniejące wyłącznie w słowniku. Ja tu czuję, że w tym czasie wszystko jest możliwe, ale najpierw to ty musisz osobiście uwierzyć w to,
że to jest możliwe. Bo jak będziesz sobie wmawiać, że to jest niemożliwe, to tak będzie. Jak zaczniesz sobie wmawiać, że to jest możliwe, to tak będzie. Więc teraz sobie wybierz. Dokładnie, to jest tak proste. Ale później trzeba konsekwentnie jeszcze pracować nad tym, żeby tak faktycznie się wydarzyło, prawda? I trzymać się konsekwentnie swojego wyboru, podjętej decyzji. I to jest tutaj ta trudniejsza część. Mini wybierz kartę na koniec. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3, jedyneczka. Niewłaściwy czas, numer 2. Tutaj mamy zdecydowane tak i numer 3. Tutaj mamy mało prawdopodobne. Dobrze, kochani, utulam mocno każdego ciebie i życzę ci z całego serduszka i z całą mocą moją, żeby ci udało uwolnić od tego, co ciebie tutaj no tak gdzieś trzyma i stresuje i źle traktuje, i życzę ci, żeby ci się to udało z całego serduszka i do usłyszenia oczywiście, kochani, w kolejnych czytankach. Mam nadzieję, że kolejne będą już świetliste, radosne i po prostu z samymi gwiazdami. Niech się dobrze dzieje. Utulam mocno i do usłyszenia. Pa, pa.